Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym vlogmasie, świątecznym klimacie z gościem specjalnym. Pawła chyba nie muszę wam przedstawiać. Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Prosto? Z mieszkania Pawła. No, nie. Tak, właśnie dzisiaj wystroiliśmy się idealnie w klimat świąteczny, czerwone sweterki. Paweł czerwone zrobił usta. Paweł zrobił nastrój, a przed nami, słuchajcie, na stole leżą skarby. Można tak powiedzieć. Troszkę jest tu moich rzeczy, ale większość jest jednak Pawła i to, co Paweł wyciągnął dzisiaj, to po prostu oczy mi się zapaliły, w każdą stronę zaświeciły. Ja mówię, Paweł, w ogóle to, co ty masz w domu do pakowania prezentów, to jest nieprawdopodobne i od razu się ciebie zapytam. Czy ty w ogóle lubisz pakować prezenty? Ja uwielbiam pakować prezenty. Ja kocham, słuchajcie, kochani, zawsze moje prezenty, od razu wszyscy wiedzą, które są ode mnie. No. Wcale się nie dziwię, słuchajcie, naprawdę uwierzcie mi, po prostu te wstążki, te dodatki, te pudełka, na przykład tutaj mamy takie pudełko, Paweł, pokaż jak to w ogóle działa. Kochani, zobaczcie, to są pudełka w ogóle Estée Lauder, tegoroczne i to są pudełka, które się składa, ale one są naprawdę tak świetnie wykonane, ponieważ ta tektura, z której są zrobione, no to jest w ogóle pudełko na lata tak naprawdę, no nie właśnie. Tylko na prezent. Mamy bibułkę, którą można spersonalizować i popryskać perfumami, tak też zrobimy. Zobaczcie, pudełko jest bardzo proste do złożenia, po prostu składamy, nie? Odrywamy, raz. Ale w ogóle jakie to jest efektowne, coś pięknego. Dwa, bardzo proszę. Nie potrzeba żadnej taśmy w tych pudełkach. Zegar. To jest, słuchajcie, to co słyszycie w tle, to jest oczywiście słynny zegar Pawła. I jak Paweł robi live u siebie na Instagramie, to zawsze jest taka mała przerwa. Paweł mówi, czekajcie, zegar, poczekam, aż przestanie bić. I dopiero wszystko później dalej się toczy. No dobra, pokażę tutaj. I zobacz, już mamy zdjętą folię zabezpieczającą taśmę. Tak, przyciskamy. Już, słuchajcie, mamy gotowe pudełko. Rewelacja. Oczywiście jest bibuła. No i można sobie zamknąć pudełeczko. Piękne są te pudełka. Super. Rozumiem, że pakujecie w nie prezenta Estée Lauder. Tak, oczywiście pakujemy je, słuchajcie, tutaj w te pudełeczka. Mogę wam dodać, że możecie mnie spotkać w Złotych Tarasach w grudniu w Perfumerii Douglas, bo tam będę właśnie ja pakował prezenty. I tylko tak, jedno Paweł, miejsce w Polsce. I Paweł będzie się bawił Świętego Mikołaja, więc będziecie mieli okazję, żeby go tam zobaczyć, wyściskać, tak. Porozmawiać co i jak. Ale muszę pokazać jeszcze jedną rzecz. No dobra, to kolorowe, bo to są bardzo podobne pudełka. Zobaczcie, to jest Estée, to jest Estée. To w ogóle wygląda, jakbyś tu miała kapelusz przechowywać, no, nie? Tak. Niesamowite jest to pudełko. Moi drodzy, w środku jest od razu jeszcze wypełnienie czerwone. Czyli to wygląda tak uroczo, tak wspaniale, że no po prostu naprawdę. No, nie no dobra, ale poczekaj, bo na pewno moi widzowie będą się pytać, czy takie pudełka to można kupić u was? Nie, dostaje się je w gratisie przy zakupie produktów marki Estée Lauder. O, widzieliście? Ale tylko w Złotych Tarasach albo w naszych salonach. A, w salonach filmowych w całej Polsce. Tak, tak. No właśnie, no to już wiemy co i jak. No dobra, czyli lubisz pakować prezenty. Widać, że uwielbiasz je ozdabiać. Twój ulubiony świąteczny kolor to? Czerwony. Wiedziałam, że to powiesz. Wiedziałam, słuchajcie. Czerwona pomadka, czerwony sweterek, tak czerwone... Jest. Słuchajcie, nawet przygotowaliśmy dzisiaj, nie zmówiliśmy absolutnie. Się. Ja mówię do Pawła, to ja przyniosę jakiś papier ze sobą do pakowania. Ja oczywiście wzięłam biało-srebrny, a Paweł jaki? Czerwony. Nie mogło być inaczej, już mówiąc o wstążce czerwonej, pięknej. Aksamitna. No właśnie, aksamitna z Estée Lauder. Cuda. Słuchaj, to może zaczniemy sobie pomału pakować prezenty, a tak w ogóle to pokażę wam, Paweł zrobił też mi przepyszną herbatę z pomarańczą na zdrowie i za święta. Tak jest. Więc będziemy sobie popijać i od razu właśnie pakować te nasze prezenty. Wiesz co, jakbym cię mogła zaprosić, o dobra, to sobie odstawimy i będziemy sobie rozmawiać, bo w ogóle święta to jest wspaniały czas moim zdaniem, wyjątkowy czas, to będzie moje. No dobrze, oczywiście. Dobra, ja sobie będę pakować. Taki właśnie wyjątkowy, fajny czas dla wszystkich, magiczny czas. Zresztą my czasami jak sobie rozmawiamy, to tak opowiadamy o tych świętach, że co by było, gdyby nie było ludzi, nie. Święta, te prezenty, ta atmosfera, śnieg, który wczoraj spadł. Ja mam nadzieję, że śnieg spadnie na Boże Narodzenie, bo bez śniegu to tak będzie troszkę przykro. No właśnie ostatnio nie? O tym mówiłam, tak, że tak święta i śnieg to jest to. A słuchaj, no właśnie, a ty pamiętasz takie z dzieciństwa święta, kiedy był śnieg? Ja myślę, że to były każde święta. No właśnie. W zasadzie to były każde święta, ale słuchajcie, tego śniegu było tak dużo, do tego jeszcze był mróz.
Ja mieszkałem w kamienicy. To były czasy, gdzie czasami naprawdę, słuchajcie, jak był taki hulający wiatr, to było słychać po prostu, jak gdzieś tam w oknach po prostu przelatywało. Przecież dawniej, wiadomo, się okna uszczelniało watą. To w ogóle coś niesamowite. A z rana tylko się oglądało to, jak na szybie mróz wyrysował przepiękne po prostu no takie szlify. No i później dorastaliśmy i tego śniegu było coraz mniej. Te wspomnienia właśnie z dzieciństwa, że jednak święta i śnieg to jest to. Tak, to jest wspaniałe w ogóle i czasami ten okres przedświąteczny, a zauważyłaś, że w tym roku ludzie zdecydowanie wcześniej rozpoczęli celebrować święta? Tak, i powiem Ci, że nawet jak zapytałam na moim Instagramie, wrzuciłam swojego Reelsa z choinką i zapytałam, czy już robicie choinki, to pojawiły się takie głosy, że niektórzy zdecydowanie już tydzień wcześniej ubrali sobie choinki w domu, zaczęli przystrajać mieszkania. Zawsze mi się wydawało, że ja jako osoba, która nagrywa film, jakiś vlogmasy, i tak zdecydowanie wcześniej ubieram tą choinkę, bo na samym początku grudnia, a tu się nagle okazało, że ludzie już przede mną, słuchaj, już mają choinki poubierane, ja mówię, rany, w ogóle w tym roku jakoś wyjątkowo. Ale wiesz, dużo osób mi pisało też, że w tym roku wyjątkowo chcą poczuć wcześniej tą atmosferę świąteczną i na dłużej ją zachować. I może też dlatego już wcześniej zaczęli przystrajać mieszkania, zaczęli ubierać choinki. Oczywiście są takie tradycje, które niektórzy podtrzymują, tak, że na przykład ubierają choinkę na Wielkanoc, chcę powiedzieć. Na Wigilię. To swoją drogą. Już nawet nie mówiąc o tym, że ostatnio do mnie masz, wiesz co, to nasze mieszkanie tak ładnie wygląda, przystrojone na święta. Może tak zostawimy sobie przez cały rok. Ja mówię, ty chyba oszalałeś. Przez cały rok. A wiesz, ja też tak mam, że jak jest już 1 stycznia, w sumie to 2 stycznia, bo pierwszego to jeszcze odsypiam, ale 2 stycznia to już mam ochotę wszystko zdejmować. Ale ja mam to samo, już mi wszystko drażni, denerwuje, potrzebuję przestrzeni, oczyszczenia po prostu i rzeczywiście tak się dzieje, że jeszcze jak byłem dzieciakiem, to rzeczywiście cały styczeń ta choinka była, bo się mówiło do Matki Boskiej Gromnicznej, tak? Natomiast w tym momencie ja bardzo szybko kończę przygodę ze świętami i to jest tak, że w zasadzie tak po nowym roku już rozbieram choinkę, moje dekoracje wszystkie, bo myślę, że nawet ten krótszy okres, kiedy one są w domu, powoduje jeszcze większą taką tą magię tych świąt, nie? A potem po prostu się czeka cały rok do kolejnych. Tak, dokładnie. To jest niesamowite. Ja też tak lubię, a poza tym nie masz też takiego wrażenia, że jak usuwasz już te wszystkie ozdoby świąteczne, to masz wrażenie, że to mieszkanie robi się takie czyste, takie... Nie tyle puste, ale większe, takie czyste, że wkraczasz w nowy rok z taką oczyszczoną duszą. Tak, dokładnie. Mam to samo uczucie. Absolutnie. No widzisz. No dobra, to co pakujemy pomału te to pakujemy. Prezenty. Bo teraz tak, jeżeli chodzi o pakowanie, moi drodzy, oczywiście tego typu pudełka, ja myślę, że Anitko, wiesz, to jest ułatwienie dla osób, które nie potrafią pakować. Oczywiście, tak. Wystarczy jakaś kokardka, nawet i bez kokardki i po prostu sobie wkładamy. Ja jeszcze Was zachęcam, żebyście nie wyrzucali w ogóle, słuchajcie, tego typu pudełek, czy nawet pudełek, które dostajecie perfumy, bo to są naprawdę bardzo dobrej jakości tektury. Tak, z tektury. Tak. Tylko po prostu gdzieś sobie wyjąć ze środka te plastiki, a samo pudełko pozostawić sobie na jakieś tam różne rzeczy, gadżety, czy nawet jakieś dekoracje świąteczne, które tak, można sobie pochować. Tak, masz rację, ale powiem Ci, że ja też tak często robię. Bo to się naprawdę dobrze sprawdza, czy na jakieś dokumenty, czy na jakieś rachunki, czy na cokolwiek, jakieś paragony, a nawet na biżuterię czasami. To jest bardzo dobra sprawa, zwłaszcza jeśli zobaczycie, dostaniecie prezent w takim pudełku, no po prostu w tak pięknym pudełku, że no szkoda go wyrzucić, a można go wykorzystać, a nawet słuchajcie, przecież takie pudełko też możecie wykorzystać na następne święta. Oczywiście, że tak, pewnie, słuchajcie, wtedy taki mamy pudełko vintage. W ogóle chciałam Ci powiedzieć, że jeśli chodzi o takie pakowanie prezentów, w ogóle jak to wszystko wygląda, te zestawy świąteczne, to moim zdaniem marka Estée Lauder co roku ma najładniejsze. Czy na przykład nawet same torebki te świąteczne, do których wkładacie prezenty, coś pięknego. To prawda, u nas i strasznie ubolewam, że nie ma już kalendarzy adwentowych. No nie ma kalendarzy adwentowych, ale nie wiem, czy widziałaś gdzieś na TikToku ten filmik z kalendarzem Chanel? Nie. Ale to pokażę Ci później. Tak, to muszę sprawdzić, ale to jest śmieszne. Tak.
Mega. No podobno w ogóle ten sam kalendarz Chanel to wiesz, jakaś w ogóle słuchajcie bomba w tym roku. I cena nie też. Mówiąc, no właśnie chciałam to powiedzieć, nie mówiąc o cenie, ale rzeczywiście ludzie tak czekali na ten kalendarz, czekali, a ja ubolewam, że nie ma kalendarzy właśnie Estée Lauder, bo ostatnio, ostatnie kalendarze, które były, to były nawet w takiej formie karuzeli. Tak. No słuchajcie, coś pięknego, a w ogóle chciałam ci przypomnieć, pamiętasz jak byłeś w Chinach? I miałeś te takie filmiki, pamiętam, robione, animacje te pamiętam świąteczne. Do tej pory mi się to wszystko kojarzy właśnie też z Estée Lauder, z marką. Coś wspaniałego. Ale ja nie wiem, czy ty zauważyłaś, Anitka, na naszym oficjalnym koncie Estée Lauder pojawił się spot reklamowy świąt tegorocznych. Mm-hmm. I tam wszystkie nasze modelki, nasze twarze Estée Lauder to są awatary. Naprawdę? Tak, to jest właśnie ta technologia, którą ja miałem właśnie w Chinach zrobioną. Czyli one były zeskanowane i wpuszczone w grę. I to jest ta gra... Candy, może nie Candy. Nie wiem, słuchajcie, ja się nie znam. O matko. Ta Candy coś tam, słuchajcie. Candy coś tam, ale w ogóle koniecznie musicie wejść sobie na profil. Candy Crush. Musicie sobie wejść na profil Pawła na Instagramie i jak sobie przelecicie tam no tak zdjęcia trzy, Pawła. No tak, do dwóch lat, dwa lata wstecz. No, ale słuchajcie, coś pięknego. Jak zobaczycie po prostu, jak to wspaniale wyglądało. Może to udostępnię raz jeszcze, co? A wrzuć, bo to było naprawdę piękne, nawet no. U ciebie na Instastory. Coś, właśnie ta atmosfera świąteczna, te kolory, cała ta otoczka, przepiękne no, to tak, było. Tak, to jest cudowne. Ja zawsze do tego powracam, bo naprawdę tam to jest dopiero magia świąt. Naprawdę. U nas jest przepięknie, jest cudownie, ale w każdym zakątku świata jest inaczej. Muszę jeszcze ci powiedzieć, że na przykład te girlandy, które ja robię sobie, to jest tak naprawdę od 3 lat sobie robię te girlandy, od momentu kiedy podróżowałem do Finlandii. A, ja też pracuję, tak. I pamiętam kalendarz, który od ciebie dostałam z muminki. Z muminkami. Na muminki musiało być, słuchajcie, absolutnie. Ale to, co mi się spodobało właśnie w Finlandii, to właśnie te girlandy. To, że jest mnóstwo żywych, prawdziwych krzewów. I tam wszędzie były te girlandy. Mogły być z samej choinki ze świerku, mogły być z samej sosny, mogły być jeszcze jakieś tam krzewy, ostrokrzew i tak dalej. Ale moi drodzy, słuchajcie, to wyglądało tak wspaniale, tak pięknie i tam nie było w ogóle koloru. Tam wszystko było zachowane w bieli i wszystko naturalne. I to mi się tak spodobało, stąd właśnie są moje girlandy tutaj już od 3 lat. Robię je i po prostu sprawia mi to niesamowicie dużo. Koniecznie oglądajcie film do samego końca, bo na samym końcu pokażę wam właśnie te girlandy Pawła, które są przepiękne. Dobrze, to teraz pakujemy. To tak, pytam, właśnie to tak. gadamy i pakujemy. Co zapakujemy? Czy idziemy, pokażemy jak na łatwiznę pakować, a potem pokażę... Wiesz co, papier, to ja mam taki pomysł. To ty pakuj właśnie, jak można na łatwiznę to zrobić. To a ja przy okazji będę ciebie pytać o różne rzeczy. A ja sobie, słuchajcie, spakuję swój prezent później. Bo ja mam tyle pytań do Pawła, tylko no niestety, ale czasu też tutaj nie mamy za dużo. Ale właśnie, Paweł, takie jedno twoje wspomnienie z dzieciństwa, jeśli chodzi o święta, które do dzisiaj bardzo głęboko gdzieś tam ci utkwiło i lubisz do niego wracać. To jest takie wspomnienie, słuchajcie, kiedy byłem dzieciakiem i dostałem pióro kulkowe i się rozpłakałem. Ja też kiedyś dostałam takie pióro. W ogóle wtedy te pióra były bardzo takie, wiecie, to znane i wszystkie dzieciaki chciały mieć pióro kulkowe. Tak, i ja się tak popłakałem, słuchajcie, bo moje siostry dostały misie, a ja się popłakałem. Ja chyba o tym wspominałem nawet. Mówiłeś bo to mi jest, kiedyś. Słuchajcie, to się zaczyna robić traumą. Po prostu pióro kulkowe, które otrzymałem, naprawdę, ale... tak, to jest, to ja zawsze to wspominam. Ja absolutnie zawsze wspominam pióro kulkowe, ale z takich bardzo miłych rzeczy. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, czy tego nie zrobię w tym roku. Bardzo mi się, dopiero teraz to doceniam. Paczki, które robiły babcie. Te paczki, które były takie właśnie, takie powiedzmy eko. Były owoce, były orzechy, właśnie tam był ananas, tam były pomarańcze, grejpfruty. Grejpfrutów nie znosiłem, babcia zawsze najwięcej grejpfrutów mi dawała do tej paczki. A nie znosiłem się, krzywiłem przy grejpfrutach. A dzisiaj tylko mogę pić sok z grejpfrutów, no bo jest bardzo zdrowy, tak? Ale były tam orzechy, gorzka czekolada, której też nie znosiłem. Ale to, słuchajcie, chodziło o to, że babcia wiedziała, co jest zdrowe. Tak? I po prostu babcie wiedziały i babcie dbały. I to było tak niesamowite, jeszcze w takim pięknym worku. Zazwyczaj takie były reklamówki z Mikołajem, nie? Mm-hmm. Albo worek przezroczysty, ale do tego ta piękna kokarda zawiązana przez babcię, słuchajcie, i wypisane kaligrafią imię od świętego Mikołaja dla Pawełka, i dla Basiuni, dla Agniesi, słuchajcie, dla moich sióstr. To było niesamowite. No to nawet jak rozmawiamy, to się płakać chce, no bo tych najbliższych już niestety nie ma wśród nas. No ale powiem ci, że właśnie a propos takich wspomnień, typa sobie tutaj pakuj. Dobrze. A propos takich wspomnień odnośnie tych prezentów,
No ty powiedziałeś o takich paczkach, wiesz, na przykład ja mam takie wspomnienie też z dzieciństwa, bo w ogóle my to jesteśmy dzieci, wiecie, tych dawnych czasów, kiedy nic tak naprawdę nie było i dzieci cieszyły się ze wszystkiego, prawda? Dokładnie. Wchodziły peweksy, ale wchodziły peweksy, to wchodziły czekolady i cała reszta. I moi rodzice jako wojskowi zawsze dostawali paczki dla dzieci na święta. No i właśnie, te paczki na święta dla dzieci, to słuchajcie, były pomarańcze, właśnie ananasy, ananasy z puszki, jakieś czekolady. Tak, ananasy w puszce, dokładnie, były. Czy brzoskwinie w puszce. Orzeszki w puszce są one, nie? Tak, i to były takie rarytasy, bo tego tak na dobrą sprawę nigdzie nie było, a my jako dzieci dostawałyśmy takie paczki. Tam nie było żadnych zabawek, tylko właśnie jedzenie i takie rzeczy, których na co dzień nie miałeś i tak, to ci sprawiało tak ogromną przyjemność, bo jako dziecko czekałeś na te paczki, które dostaniesz na święta. Także no właśnie, czekaliśmy na te paczki, czekaliśmy na te owoce, tak, czekaliśmy na to wszystko, co mogliśmy spróbować, czego normalnie nie było i było to wspaniałe. Tak samo jak, no, pamiętam, zawsze chyba to były mikołajki w jednostce moich rodziców. Organizowane były właśnie takie świąteczne mikołajki z rodzicami dla dzieci i zawsze się tańczyło te kaczuszki takie na scenie gdzieś tam. Tak. No, i był Mikołaj. I był Mikołaj, tak, tak. I zdjęcie z Mikołajem, podstawa. Tak. Ale wiesz, ja mam takie jedno zdjęcie w albumie z dzieciństwa mojej siostry, która tak się bała świętego Mikołaja. I ma, słuchajcie, takie zdjęcie, gdzie taka malutka, chyba dwuletnia, Mikołaj ją tutaj trzyma na kolanach, a ona beczy tak, że po prostu płacze, zanosi się tutaj cała. Do tej pory z moją siostrą się z tego śmiejemy. Nie, ale rzeczywiście, a pamiętasz Mikołaj, który chodził po mieszkaniach? Pamiętam. Pamiętam, to było, no, to było niesamowite, ale wiesz, tak sobie myślę, że to, że dzieci się bały Mikołaja, to chyba wynika z tego, że rodzice też troszeczkę poniekąd straszyli dzieci, że jak będziesz niegrzeczny, to Mikołaj da to ci rózgę. Rózgę przyniesie. I każdy myślał, że dostanie tą rózgę, nie? To było przerażające. I ja kiedyś rózgę dostałem w szkole, nasz wychowawca w liceum, tak, przyniósł całej klasie rózgi na Mikołajki. Słuchajcie, autentycznie. Pozdrawiam profesora Wysława. Dobra, czekajcie, pokażemy wam, zobaczcie, jak Paweł tutaj pięknie zapakował, czyli do pudełka włożył właśnie tutaj to wypełnienie, dwa kremy i co teraz? Zamykamy pudełko. Teraz zamykamy pudełko i słuchajcie, najlepsze, bardzo prosta rzecz. Mam tutaj coś takiego jak celofan. Mówiłam wam, że Paweł ma wszystko w domu. Wszystko w domu. O. Zobaczcie, stawiamy sobie tak, to będzie bardzo szybkie pakowanie, na zasadzie cukierka. O. I co? Wstążka. I wstążka, tak. Zobaczcie. Ta piękna. O, ta piękna wstążka. Ile jej bierzemy? A no nie wiem. Tak, bo on, jeśli nie dasz... No właśnie, ale poczekaj, masz jakiś swój system pakowania, robienia wstążki? Generalnie zależy wszystko od tego, czy wstążka jest miękka, czy jest twarda. Jeżeli jest twarda, to wtedy można ładną wstążkę wywinąć. Jeżeli jest ona taka bardzo miękka, to wtedy po prostu tradycyjnie wstążka. Tak, bo ona i tak po prostu będzie taka, powiedzmy, smutna, nie? Ale natomiast mam taki system ucinania końcówek. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Może od razu tutaj. Słuchajcie. Najpierw tak. Ścimy pysze. Tu. Napnij. No. I teraz pod kątem i zobacz, co wychodzi. Wow, ale wiesz co, ja zawsze ścinałam tak właśnie w bok, ale wiesz, że muszę spróbować ten twój system. Zobaczcie, jak pięknie zobaczcie, jak to pięknie wyszło. To jest mega eleganckie taki właśnie języczek. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. I to samo z drugiej strony. I wtedy na przykład jak jest końcówka poszarpana, to wygląda bardzo pięknie, naprawdę. O. Trzeba to zrobić dokładnie, mieć ostre nożyczki, żeby też nie poszarpane były. No to co? Związujemy. Tak jest. I teraz fajnie sobie wiążemy. No oczywiście bilecik możemy do tego dołączyć. Tutaj słuchajcie, żeby to nie wystawało, to ze względu na to, że jest to celofan, on bardzo łatwo się rwie, także o, nożyczkami lekko tylko wystarczy podciąć i te czubki po prostu usuwamy. Też można postrzępić trochę, żeby to wyglądało bardziej tak finezyjnie. O.
Wyszło? No jej, słuchajcie, Anita ma wprawę w wstążkach, no piękna wstążka, Anita. Można było to zrobić lepiej. Nie, no pięknie to wygląda. Słuchajcie, najważniejsze jest to, że to jest zapakowane samodzielnie, prawda? Tak. To jest w ogóle... Od serca i to się liczy. Dokładnie. To jest wspaniałe. Ja uwielbiam pakować prezenty. Ja też muszę sobie zawsze zrobić taką ładną serię. Będziesz musiał to poprawić. Nie, ale to jest bardzo ładne. Słuchaj, to wygląda przepięknie. Właśnie chodzi o to, żeby to było handmade, nie? No, zobaczcie. I mamy gotowe. Prezent. Dopakuj następny prezent. A ja mam dla ciebie kolejne pytanie. Słuchajcie. Choinka święta. Jak to wygląda w twojej rodzinie? Wyglądało za czasów, jak byłeś młody. Żywa choinka, sztuczna choinka, ubieranie w Wigilię, wcześniej. Kto przynosił choinkę? Słuchajcie, to było tak, że tak. W ogóle mój tata pracował i zawsze pracował w Warszawie. My mieszkaliśmy w Siedlcach. I tata przyjeżdżał dosłownie w Wigilię, a my wszystko sprzątanie, jeszcze babcia mieszkała na dole, sprzątanie u babci, w ogóle cała kamienica sprzątała, a w ogóle w kamienicy mieszkała cała rodzina, ciocia, wujek, babcia i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że choinka zawsze była tak, najpierw wujek i ciocia przywieźli choinkę, wujek ją oprawiał na klatce i co, oczywiście ja zawsze szorowałem do cioci, ubieram choinkę. Potem chodziłem do babci, ubierałem. Babcia miała gałązki zawsze w wazonie. De facto mam ten wazon po mojej probabci. I oczywiście do sąsiadki, bo jeszcze mieliśmy jednej z sąsiadów, też ubierałem choinkę. Ja po prostu oblatywałem wszystkich dookoła, żeby wszystkim ubrać choinkę. To jest raz. Natomiast zawsze to była żywa choinka. Zawsze. Nigdy nie było u nas w domu sztucznej choinki. Zawsze była żywa, zawsze była duża, wysoka, no bo w kamienicy są wysokie mieszkania, także ta choinka miała tak od 2 w górę metrów. I generalnie będąc dzieciakiem, to słuchajcie, te choinki, to były, nie dość, że one już miały ponad 2 metry, to one były naprawdę mega huge, można powiedzieć, ale dzisiaj jak patrzę na choinki, to one są wszystkie takie małe, takie, tak jakby ludzie się nie cieszyli z tych świąt, ubierają coraz to mniejsze choinki, czasami niektórzy w ogóle nie ubierają choinki. I to jest takie trochę przykre i smutne, natomiast no, my ubieraliśmy choinkę tak w zasadzie jakieś tydzień przed świętami. To ten ostatni weekend, kiedy po prostu musiało być wszystko czyste. Firanki mama wyprała, okna mama umyła, dywany wytrzepane na trzepaku, a po choinkę bardzo często kto chodził? Ja z siostrami. Chodziliśmy gdzieś na drugi koniec miasta i słuchajcie, targaliśmy tę choinkę, a nie było wtedy tych siatek, które tak zwężały choinkę, tylko na sznurek, a ta choinka z każdej strony gdzieś tam wystawała. Na sanki jeszcze no, czasami. Tak. I szkoda mi nam zawsze było, jak gdzieś nieśliśmy tę choinkę i po prostu się łamała gałązka, nie? To zbieraj, zbieraj, bo mama do wazonu podstawi. Słuchajcie, jakie to były czasy, to było wspaniałe. No. Wiesz, na przykład ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, cukierki na choince. No bo wiesz, wtedy nie było jeszcze takich ozdób, jak mamy dzisiaj. I tak naprawdę wszystko się liczyło, co było na tej choince. A moja mama na choinkę wieszała cukierki z czekoladą. Zawsze to były jakieś czekoladowe cukierki. I pamiętam jeszcze ten taki system na spinacze, że się wiesz, spinacz tak. Się rozkładało, ten do papieru i się zahaczało o jedną stronę cukierka i się wieszało na choince. A na przykład moja babcia miała cukierki takie, co to było? Nie ma cepar, takie z lukru zrobione, takie długie jak sokle. Twarde nie, takie, tak. Że się ich zjeść nie dało. Tak, to i zęby można było tak. Zawsze najwięcej było tych cukierków i ja tylko szukałam na choince u babci, żeby był jakiś inny, żeby nie był właśnie ten, bo tego się nie dość, że nie dało zjeść, to sam cukier, ale był twarde. Ale były dobre, tak. Trzeba przyznać. Tak, nie? Jeszcze był taki nie w sreberkach, tylko w takiej kolorowej folii zawsze tak, kupowane. Tak, w sklepie z połem kupowane. No, a jak nie, po prostu u mnie na przykład w moim domu rodzinnym zawsze choinka pojawiała się w Wigilię z rana. I też była tak ubierana, że na przykład 24 była ubierana. I zresztą moi rodzice do dziś tak mają, że w sumie może już nie czekają do samej Wigilii, ale na przykład tam z jeden dzień, dwa dni wcześniej już ta choinka w domu się pojawia. Natomiast u dziadków, no właśnie choinka zawsze w Wigilię. No i powiem ci, że zawsze też żywa. Zawsze żywa, nie? Tak, żywa. To jest w ogóle żywa choinka. A jeszcze jeżeli ktoś ma oczywiście od dzieciństwa w pamięci, że zawsze była żywa, ja myślę, że on zawsze też będzie i u siebie też ubierał. No wiesz, chyba, na przykład, że my byśmy bardzo chcieli mieć żywą choinkę, ale ze względu na kopie,
To jest niemożliwe. My próbowaliśmy to parę razy. I rzeczywiście tak jest, tak jak na filmikach? Tak! Czy koty skaczą? A jak? Jezu. Słuchaj, koty skaczą na choinkę, koty podchodzą sobie do pnia tam od spodu. Nie wiem. Jest tak. Już nie mówiąc o tym, że jak ty się nie patrzysz, to jest tak przy choince, przy bombkach. Pęk! A ty się spojrzysz... Nie ja. Nieważne, że ta bombka się rusza, ale wiesz, to nie ja. I potem znowu ty się odkręcasz, one pęk. Wiesz, i jak ta bombka spadnie, to jest ganianie po całym domu. Obijanie, wiesz, bombki tak w każdą stronę. Znaczy, ja nie mogę mieć ani bombek szklanych, ani żywej choinki. I też tak stwierdziliśmy z Massimo, że do, wiesz, do czasu, kiedy będziemy mieć koty, no to po prostu musimy to przeboleć. Sztuczna choinka i bombki takie, wiadomo, plastikowe. Kiedyś to się nawet śmialiśmy, że wiesz, koty będą starsze, nic się nie mówią. One jak małe, to wiadomo, tak reagują. Nie, no przecież Pipo ma 18 lat, a jest pierwszy pod choinką. Jejku, nie wierzę. No. No, to nie, ja kotów nigdy nie miałem, bo jestem w ogóle uczulony na koty. Ale... Ja wiem, słuchajcie, Paweł zawsze jak do mnie przychodził, to potem tak mniej więcej po godzinie już katar, już oczy go pieką. Dokładnie, nie, to jest przerażające, ale bardzo lubię koty, bo koty są fajne, piękne są w ogóle, śmieszne są. No, ale rzeczywiście te filmiki na święta, które się pojawiają, że koty potrafią skoczyć na choinkę, tak, to jest prawda, nasza też leżała parę razy, tak. Tak, im większy taki charakterek kota, wiesz, bardziej taki zabawowy, żywy, tym możesz się bardziej spodziewać, że jednak choinka będzie pływać. Chociaż nawet, wiesz, powiem ci, na początku Pipeta, jak była mała, takie pierwsze mniej więcej 3-4 lata, to my musieliśmy choinkę przywiązywać do kaloryfera. A tak? Zrobiliśmy taki system, słuchajcie, że opień tej choinki sztucznej trzeba było zawiązać sznurkami, przeciągnąć przez całą choinkę, żeby ją przywiązać gdzieś tam w jakieś miejsce, no bo choinka po prostu potrafiła się ruszać, więc żeby się nie przewróciła, no to gdzieś tam coś ją trzymało. No tak. Kombinacje, kto ma koty, ten doskonale o tym będzie wiedział. Koty w domu rządzą, Paweł. No, szczególnie tak, jak jest coś fajnego, gdzieś tam można wskoczyć, żeby dotknąć, nie? No, a zwłaszcza teraz, chociaż na przykład też się zawsze śmiejemy, Pipeta nie lubi leżeć pod choinką, a Pipo mógłby cały dzień, słuchajcie, leżeć pod choinką. Nie wiem, skąd mu się to wzięło. No, lubi sobie po prostu pod tą choinką leżeć. Już nie mówiąc o tym, że zawsze wychodzi z jakimiś igłami, z jakimiś tymś sztucznym śniegiem, obsypany, brudny, nieważne. A po ile lat one mają, kotki twoje? Pipo ma 18, wow. A Pipeta ma 12. To już się choinek naoglądały. I co roku jest to samo. Co roku, no, właśnie. Co roku jest to samo, a jeszcze tak się zastanawiam, w przyszłym roku będą inne kolory, inne bombki. Zobaczymy, jaka będzie reakcja w przyszłym roku. No. Więc będzie ciekawie na pewno. Z kotami jest zawsze ciekawie. Dajcie znać, jeśli macie koty w domu. To napiszcie koniecznie w komentarzach, właśnie, czy skaczą. Czy wasze zwierzęta też tak reagują na świąteczne dekoracje w waszym domu. Niekoniecznie choinki, bo mogą to być też inne dekoracje, prawda? Dokładnie. Jeśli na przykład choinki nie macie, bo też kilka osób mi pisało ostatnio na Instagramie, że no właśnie obawia się mieć choinkę ze względu na zwierzęta, na koty, już nie mówiąc czasami też o dzieciach. No, dzieci też bywają różne, wiadomo. Chociaż po to też się czasami ubiera choinkę dla dzieci, nie? Żeby to było fajne, wesołe. Natomiast no. No i teraz pewnie widzicie, ja tutaj troszeczkę inaczej pakuję teraz prezent. Ten prezent jest zapakowany bardziej ekologicznie. Czyli tak, ja wybrałem sobie taki zwykły papier. Ty pamiętasz, pani w bibliotece zawsze pakowały książki w szkole? Jak? Tak, to jest taki zwykły, tak zwany szary papier. Ale wiesz, że czasami mi tego brakuje. A mi że tak jak samo. Masz nową książkę, to żeby tą książkę właśnie całą oprawę tak tym papierem obkleić, tutaj tasiemka, tak, w środku i ona się nie niszczy. Mega, to jest właśnie, to było poszanowanie książki. A jeszcze jak czasami było tak, że książki, ja pamiętam, były porwane, to pani z klejem kleiła te kartki, łączyła, to jest niesamowite szacunek. No w ogóle Paweł, wy pewnie też na pewno zwróciliście na to uwagę, że w naszych czasach, jak my byliśmy młodzi i kiedy tak naprawdę tego wszystkiego było mniej. Docenialiśmy wszystko, to co mama. No, dziś już tak nie jest. Nie. Dziś już nie zwracamy uwagi na to, jak zapakowany jest prezent, tylko co jest w środku. Bo tak? Dzisiaj wiecznie każdemu jest mało. No i ta pogoń za pieniądzem rzeczywiście też. Ale widzisz, to jest tak jak ja ostatnio powiedziałam, że zrezygnowałam z kalendarzy adwentowych w tym roku. I po prostu powpłacałam te pieniądze gdzieś tam na jakieś zbiórki. Ale wiecie co? To jest takie uczucie, którego nie da się opisać, kiedy podejmujecie właśnie taką decyzję, żeby dać komuś coś od serca,
bo tam parę osób mi, wiesz, pisało, że a, że im zaimponowałaś. Właśnie to nie o to chodzi, słuchajcie, żeby zaimponować, tylko żeby zrobić coś innego, żeby to nie było takie materialne, w sensie, że ja dla siebie robię sobie przyjemności, tak, a nic tak na dobrą sprawę, co mam z tego? Pocieszę się z prezentu, który dostanę, nie wiem, godzinę, dwie, tak, no bo dostałam prezent tak jak chciałam, jakiś nowy zegarek, nie wiem, Rolexa, samochód, nie wiadomo co, no i co z tego? No dokładnie, no co z tego? No to szczęścia ci takiego wielkiego nie da. Z drugiej strony, jak zobaczysz, Boże, jak ten prezent jest pięknie zapakowany, a w środku na przykład przetwory, które sam zrobiłeś, tak? Czy, nie wiem, pierniki, które sam upiekłeś. Albo właśnie to, że na przykład pójdziesz do starszej pani, którą gdzieś tam na rogu oglądasz i pomożesz jej zanieść torby do domu, tak? Zakupy, rozpakować to wszystko, że potrzymasz ją za rękę. To są takie, wiesz, sytuacje, kiedy czujesz taką wewnętrzną satysfakcję, wiesz, takie ciepło i dobro. Ale wiesz, powiem ci szczerze, ja myślę, że tak naprawdę to się nigdy nie zmieni, bo my dorastając, pewne nam priorytety się zmieniają. Bardzo często jest tak, że dojrzewamy szybciej, czasami wolniej. Ja myślę, że o sobie mogę powiedzieć, że bardzo szybko chyba jednak dojrzałem, bo rzeczywiście też jakby z innego punktu już patrzę. I my się bardzo dobrze rozumiemy, prawda? Stąd też właśnie no, też się przyjaźnimy. I ja podzielam twoje zdanie absolutnie. Natomiast ja myślę, że tak jest, że młodzi uczą się na swoich błędach. Nastolatki, w ogóle to jest, można im mówić, trąbić, ale oni tak zrobią po swojemu. To nie będzie tak, że oni zrobią tak, jak ty chcesz, tak? Bo ty też się uczyłaś na błędach. No, ja myślę, że my niejednokrotnie popełnialiśmy błędy. Ja również, też czasami, no czasami, bardzo często, jak byłem dzieciakiem, to też miałem swoje odrębne zdanie na jakiś temat i po prostu nie. Nie, twoje jest najważniejsze. Moje jest najważniejsze. Co ten stary tak, będzie wiedział. Dokładnie i rzeczywiście się nie liczyłem ze zdaniem babci jednej, drugiej, taty, mamy. Absolutnie. Nie, po prostu ja jestem najmądrzejszy, to jest ten bunt, nie? Także ja myślę, że pójdą po rozum do głowy i na pewno z czasem będą też znali wartości, jakie są tak naprawdę, bo to tylko się zmieniają, ludzie się nie zmieniają, ludzie od setek lat są tacy sami. Po prostu tylko nam się wydaje, że się zmieniają. Czasy się zmieniają, bo oczywiście mamy nowoczesne rzeczy, mamy social media. Mamy pandemię. Tak. Czy ty wysyłasz kartki świąteczne? A jak? Wysyłasz? No oczywiście, że tak. Przecież to jest najfajniejsze, a widzisz, to jest najfajniejsze, co może być w świecie. To jeszcze jest czas, ja wyślę. Tak, jeszcze masz czas. Poczta bardzo dobrze działa. Nawet ostatnio się dopytywałam, jak to będzie tam z wysyłaniem wszystkiego, bo nie wiem, czy wiesz, ja też wysyłam paczki w tej chwili dla moich tam obserwatorów, widzów mojej społeczności. I tak, staram się wysyłać kartki świąteczne, bo to są, wiesz, takie właśnie elementy świąt, które z tym czasem, z tymi nowościami, o których mówimy, że czasy się zmieniają, tak, gdzieś tam odchodzą na inny tor. A naprawdę uwierz mi, że dostać taką kartkę to jest coś niesamowitego. To nie jest to samo co SMS na święta. Wszyscy wysyłamy te same SMS-y w wiesz, nawet nie czytają wierszy. Niektórzy, bo tak, na zasadzie kopiuj i wklej. Tak, a i to, lecisz do wszystkich. A zdarzyło ci się tak, że dostałaś SMS-a i podpisane w ogóle inne imię niż ta osoba, od której dostajesz? Słuchajcie, ludzie. Zastanawiam, kto to mnie wysłał SMS-a? Ja miałem to samo. Ja miałem ile to razy samo. Tak było? Tak. Ja staram się nie wysyłać SMS-ów, po prostu jeżeli już to dzwonię, tak? Bo te SMS-y według mnie nie mają żadnej mocy. Oczywiście to jest takie odbębnienie, tak? Wyślę SMS-a, uff, wysłałem SMS-a. A jak masz czasami, że ci nie odpiszę na tego SMS-a, to się zastanawiasz, to ja wysłałam SMS-a, a ten mi nawet nie odpisał. Tak, już się złość rodzi. No. No właśnie, a kartka, wiesz, kartka to jest zupełnie co innego. A w ogóle moja babcia, mama, słuchajcie, robiła przepiękne szkatuły z kartek. O. Ja nie potrafię tego zrobić, bo babcia kończyła studia plastyczne i to było tak, że zbierała te pocztówki i miała też świąteczne i zawsze na święta robiła przepiękne takie szkatuły, wyszywała muliną, słuchajcie, wyszywała to i to było, miała taki piękny ścierk i te pocztówki były tak pięknie wycięte, że to wyglądało po prostu jak, no, żadna maszyna tego nie zrobi. Autentycznie. To było przepiękne. Moja siostra ma jeszcze takie pudełko. Ale szkoda, że takie tradycje już gdzieś tam zniknęły, tak? Już takie rzeczy się nie. Ale zauważ, że to trochę wraca. To trochę wraca. Wszyscy chcą takiego właśnie biesiadnego, takiego sielskiego stylu. Starają się właśnie robić takie różne rzeczy, właśnie handmade, właśnie te dekoracje, jakieś tam, nie wiem, czy przepisy dawne, prawda? Też stosujemy, żeby jednak troszeczkę tego ducha przeszłości
tych świętach współczesnych było. Nie? No właśnie, napiszcie koniecznie też w komentarzach, jak to wygląda u Was. Czy jednak zwracacie uwagę na takie detale, idziecie w tę stronę, co Paweł powiedział, bardziej takiej naturalnej, ekologicznej, dawnych, tych takich tradycji, wartości, które kiedyś spełnialiśmy, czy jednak idziecie z duchem czasu, wszystko nowoczesne, ktoś dla Was pakuje prezenty, no wiemy, o co chodzi, tak? No tak jak na przykład pakowanie prezentów. Tutaj mamy zapakowany pięknie prezent, tak? To jest folia celofanna, ale ktoś może powiedzieć, że absolutnie on nie chce plastiku. No właśnie. To też szanujemy, dlatego na przykład może być forma, zobaczcie. Ale zobaczcie, jak Paweł pięknie zapakował ten prezent. Szary papier, sznurek, słuchajcie, do wędzenia ze sklepu wędliniarskiego. No właśnie, chciałam zapytać, szyszki pewnie sam zbierałeś? Oczywiście, szyszki sam zbierałem z ogrodu rodziców. Świerk jest świeżo ścięty. Także tutaj wiesz, w naszych okolicach są, słuchajcie, opuszczone działki i na te działki można po prostu sobie wejść, bo ja nie ścinam drzewa, ja po prostu podcinam trochę, także no myślę, że się nic nie stanie. I mam, słuchajcie, i muszę wam powiedzieć, że Anita nie widziała, co tu ja pakuję, ponieważ to jest prezent dla ciebie, Anitka. Żartujesz. Tak, to jest dla ciebie prezent. O Jezu, dziękuję ci bardzo. Tak w ogóle to dzisiaj są Mikołajki, Paweł też do mnie dostał taki malutki prezent, ale tak, ja naprawdę nie widziałam, co ty tutaj pakujesz, ale powiem wam, że ciężkie. Ciężkie, ale myślę, że naprawdę ci się spodoba. Dziękuję ci bardzo. Proszę. Trzy. A niech będzie trzy. Nie po włosku, tylko po, tak po, jest, po polsku. Super, tak. Bardzo ci dziękuję. Proszę bardzo. No jak ci pięknie, w ogóle masz piękny sweterek. Ja muszę też sobie kupić, bo też wyczaiłem taki sweter na święta. Tylko nie wiem, czy kupić sobie zielono-biały, czy czerwono-biały. I chyba kupię zielono-biały, bo mam... Niemożliwe, nie będzie czerwony. Albo kupię jeden i drugi. Właśnie. No. No. Kupię jeden na Wigilię, na Wigilię nie, to będzie... Nie, masz na pierwszy dzień święta, a drugi masz na drugi dzień święta. Tak, bo w Wigilię mam zawsze marynarkę, a w tym roku będzie też aksamitna, też czerwona, ale nie ta, którą znamy tu ze zdjęć, tylko troszkę inna. Anitka, jeszcze ostatnie pytanko. Święta w Polsce czy we Włoszech? No właśnie, przepraszam, ostatnio mówiłam o tym, że jednak zostajemy w Polsce w tym roku. Plany momentalnie nam się zmieniły tam z różnych względów. Także święta spędzamy z moimi rodzicami, z moimi bliskimi. No, a przyszłe święta na pewno, w przyszłe Boże Narodzenie na pewno pojedziemy do Włoch już tym razem. No wiesz, Massimo trochę ubolewa, ale mamy plan awaryjny, na razie nie zdradzę co i jak. Także święta zostajemy, a ty zostajesz w Warszawie czy wyjeżdżasz? Nie, każde święta zawsze u rodziców, że i siostry się zjeżdżają, brat, naprawdę rodzinnie. Będą rodzinne święta, jeszcze wcześniej muszę, dwa dni wcześniej jadę, trzeba udekorować, trzeba zrobić. No trzeba właśnie, pomóc. Choinka, tak. Tak, co do kuchni to się nie dotykam w ogóle, bo moja mama nie znosi, kiedy ktokolwiek wchodzi do kuchni. Po prostu nie znosi, bo wtedy lecą talerze, leci wszystko. Tak, mama zawsze wie najlepiej. Dokładnie. Jeszcze jak chodzi o święta i te świąteczne potrawy, to już w ogóle. No dobrze, Paweł, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Ja również dziękuję. Dziękuję za prezent, za te piękne dekoracje. Chciałam wam powiedzieć, że nie pokazaliśmy wam zapachów, które tutaj się znajdą, ale wy te zapachy już doskonale znacie. Paweł ma całą kolekcję najnowszych zapachów od Estée Lauder, nie chcę nic mówić. Ale naprawdę miło spędziłam z tobą dzisiaj czas. Dziękuję, mam nadzieję, również, że wy również spędziliście z nami czas. No i co, Paweł, przy okazji składamy życzenia. No właśnie, ja tobie życzę przede wszystkim wesołych świąt, rodzinnych, zdrowych. Żeby wszystkim zdrowych. I żeby minęły w takiej prawdziwej, rodzinnej atmosferze, jaką sobie wymarzysz. Dziękuję tobie, Anitka, i również życzę ci wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, bo to jest najważniejsze. Słuchajcie, jeżeli zdrowie, to jest wszystko. Tak. Błogosławieństwa Bożego zawsze. No i czego tylko sobie wymarzysz. I tego, żeby przyszłe święta, żebyście spędzili we Włoszech. O, super. Bardzo ci dziękuję. No i kochani, żegnamy się z wami, trzymajcie się cieplutko i widzimy się oczywiście w kolejnym vlogmasie. I dla was również wszystkiego najlepszego. I koniecznie wejdźcie na Instagram Pawła. Zapraszam, cześć. Pa. Pa, pa. Ale to jest też coś pięknego, Paweł wczoraj wykonał sam i uwaga, to wszystko jest tutaj żywe. Jak tylko się do Pawła wchodzi do domu, to pachnie obłędnie. I tutaj macie pierwszą część takiego strojka. A teraz, Paweł, nie chowaj się! Zobaczcie nad lustrem. Piękne. Oczywiście też żywe. Paweł, ty to masz talent. Dziękuję bardzo. Pamiętacie, jak w jednym z moich vlogów pokazywałam wam moją wycieraczkę? No to patrzcie na wycieraczkę Pawła. Ta-da! Takie piękne wycieraczki kupowane świąteczne. Razem. Tak, kupiliśmy sobie w tym roku razem. Moi drodzy, i królowa spokojna. Halo? Dzień dobry. Nie, tylko oczy przysuwa, zobaczcie. Halo? Nie, mam je gdzieś
Wcale jej się nie dziwię.